sobotę 9 września odbył się szósty bieg o Puchar Miasteczka Siewierz-Jeziorna. Od 6 lat organizujemy ten bieg. Coraz więcej chętnych, coraz więcej mieszkańców, coraz więcej się dzieje. W tym roku zaszczyciło nas 160 uczestników. Biuro zawodów otwarte zostało już o godzinie 9. Blisko godziny 11 urządzono wspólną rozgrzewkę. O godzinie 11 wystartował bieg główny. I ruszyli, podążamy moi drodzy, czerwonymi strzałkami. Czerwone strzałki doprowadzą was do mety. 2 minuty później wystartowali zawodnicy Nordic Walking. Tak! Powodzenia miłośnikom Nordic Walking. Ruszamy, oczywiście pamiętajcie o technice. Kategorie są przede wszystkim, pierwsza główna kategoria to są oczywiście panie, panowie. I w każdej z tych kategorii nagrodą główną jest 500 zł nagroda pieniężna. A dalej no już są kolejne kategorie, czyli wszystkich dzielimy na i płcie, i wiek. Już może nie będę tych wszystkich kategorii wymieniał, ale zrobiliśmy ich dużo, tak żeby dużo ludzi dostało medale. Kolejną wyczekiwaną kategorią był bieg dziecięcy, w którym zawodnicy musieli dobiec do leśnego zakątka i z powrotem. Zaledwie 17 minut wystarczyło zawodnikowi z numerem 71, aby zająć pierwsze miejsce w biegu na 5 km. Który raz bierzesz udział w biegu na Jeziornej i który raz go wygrywasz? Chyba 4. raz wygra ten bieg. A dzisiaj fajna pogoda, fajna trasa. A nie był konkurencji, ale ja mam taki trening dzisiaj, a jutro mam 10 km Ostrava. Jak było na trasie? Co było najtrudniejsze? Trasa jest cross, bieg jest cross, a trasa cross to samo, jest fajna trasa na w środku las, blisko do woda. Jest fajna trasa, dla mnie fajna trasa, fajna organization, natura, dobra natura. Tu jest dobra miejsca na mieszkanie, na trening, jest tu dobra, fajna. Biegnę już tutaj 4. raz, co roku świetnie się biega. Trasa lekko zmieniona, ale
może dlatego, że było taka równa piątka. Z piątego miejsca zaatakowałem na drugie, wygrałem z chłopakiem, także chciałem tylko się przepalić, bo kilka dni byłem w górach, chodziłem po górach, chciałem sprawdzić formę. Jak oceniasz w ogóle organizację samego biegu? Świetna, nie można się pogubić, także tam, gdzie są jakieś wloty dróg, są zamykane, także no fajnie, to jest szybka trasa, nawet jak to jest po polach, czy częściowo w lesie. Naprawdę świetnie się biega. Skąd Kaja przyjechałaś tutaj? Z Dąbrowy Górniczej. Który raz bierzesz udział tutaj w biegu na dzielnicy Jeziorna? Pierwszy raz, ale jest bardzo fajnie, także mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Co się działo na trasie? Jak to wyglądało tam? Przede wszystkim słońce dało dzisiaj w kość, ale było piasku trochę. Ogólnie w cieniu się biegło super. No, bieg bardzo fajny, naprawdę gorąco polecam, także aż jestem zdziwiona, że jestem pierwszy raz. Jak konkurencja? Konkurencja męska bardzo mocna, uciekli. A organizacja samego biegu? Bardzo fajnie, bo jesteśmy tutaj z dzieciakami, więc i oni mieli co robić, dzieci startowały, bawiły się, także my spokojnie mogliśmy ruszyć na trasę. Polecasz ten bieg? Bardzo, chcę kolejny. Pamiątkowe puchary oraz medale najlepszym zawodnikom biegu wręczył burmistrz miasta i gminy Siewierz oraz wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk. Nagrodę dodatkową w konkursie na najlepsze hasło dotyczące miasteczka Siewierz-Jeziorna wygrała Agnieszka Sulasz z Siewierza. Pani Agnieszka, chce tu mieszkać, bo osiedle znajduje się przy pięknym otoczeniu lasów, wody, pól, z dala od miejskiego zgiełku. Tak właśnie tutaj jest miasteczko Siewierz-Jeziorna. Wielkie brawa! Dodatkowo wszyscy zawodnicy dostali ekociastkowe medale. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał zespół ratownictwa medycznego oraz strażacy z OSP Tuliszów.